Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam pozdrawia ojciec Zdzisław Klawka. Spotykamy się w 14 niedzielę zwykłą w samo południe. Oczekujemy Ojca Świętego Franciszka, z którym za chwilę odmówimy modlitwę Anioł Pański, ale wcześniej usłyszymy słowa komentarza do czytań Pisma Świętego, które rozważamy w czasie niedzielnej Eucharystii. W Rzymie wciąż jeszcze zachowywany jest reżim sanitarny. Pielgrzymi zgromadzeni na placu Świętego Piotra w bezpiecznej odległości stoją od siebie, ale z utęsknieniem wyczekują słowa Ojca Świętego, jego widoku. Za chwilę go zobaczymy w oknie Pałacu Apostolskiego. Przeżywamy już miesiąc lipiec. Dla Ojca Świętego jest to czas też wypoczynku. Zawieszone zostały środowe audiencje, katechezy też z nimi związanymi. I tylko pragnie Ojciec Święty dzielić się ze swoimi wiernymi Słowem Bożym podczas modlitwy Anioł Pański w każdą niedzielę miesiąca lipca. Już za chwilę powinniśmy Ojca Świętego ujrzeć. Pragniemy z wiarą wysłuchać Jego słów. Chcemy też objąć naszą modlitwą intencję Ojca Świętego. I już widzimy Ojca Świętego, który pozdrawia zebranych na placu Świętego Piotra, ale pozdrawia też nas, wszystkich łączących się za pośrednictwem telewizji Trwam i Radia Maryja. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, buongiorno. Dzień dobry. Il brano evangelico di questa domenica. Czytany w dzisiejszą niedzielę fragment Ewangelii dzieli się na trzy części. Najpierw Jezus wznosi hymn błogosławieństwa i dziękczynienia do Ojca, ponieważ objawił ubogim i prostaczkom tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Następnie ukazuje wewnętrzną i wyjątkową relację między Nim a Ojcem. I wreszcie zachęca, by pójść za Nim i naśladować Go, żeby znaleźć ukojenie. Najpierw Jezus wielbi Ojca za to, że zakrył tajemnicę swego Królestwa, swoją prawdę przed mądrymi i roztropnymi. Nazywa ich tak z odrobiną ironii, ponieważ wyobrażają sobie, że są mądrymi i roztropnymi i dlatego mają serce zamknięte. Prawdziwa mądrość pochodzi również z serca. To nie tylko rozumienie jakiejś idei. Prawdziwa mądrość wstępuje do serca. Jeżeli ty masz wielką wiedzę, ale masz serce zamknięte, nie jesteś mądry. Natomiast Jezus powiada, że tajemnice Jego Ojca są objawione prostaczkom, to znaczy tym, którzy z ufnością otwierają się na Jego słowa zbawienia, czują, że Go potrzebują i wszystkiego od Niego oczekują. Serce otwarte i pełne ufności wobec Pana. Następnie Jezus wyjaśnia, że wszystko otrzymał od Ojca i nazywa Go moim Ojcem, aby potwierdzić wyjątkowość swej relacji z Nim. Istotnie, tylko pomiędzy Synem i Ojcem istnieje całkowita wzajemność.
jeden zna drugiego, jeden żyje w drugim. Ale ta wyjątkowa komunia jest jak kwiat, który kwitnie, by bezinteresownie objawić swoje piękno i dobroć. I oto zaproszenie Jezusa: przyjdźcie do mnie. Chce on dać to, co czerpie od Ojca. Chce nam podarować prawdę. Prawda Jezusa zawsze jest bezinteresowna. To dar. I to Duch Święty, prawda. Podobnie jak Ojciec ma szczególne upodobanie wobec prostaczków, tak i Jezus zwraca się do utrudzonych i obciążonych. Wręcz stawia siebie pośród nich, ponieważ jest łagodny i pokorny sercem. Tak siebie nazywa. Podobnie jak w pierwszym i trzecim błogosławieństwie, mówiących o pokornych czy ubogich w duchu oraz łagodnych. Pokora, łagodność Jezusa. Jezus żyje tym wszystkim. Né semplicemente una vittima, ma è l'uomo che vive di cuore questa condizione in piena trasparenza. Jezus żyje tym wszystkim w pełnym powierzaniu się Ojcu i od Niego czerpie swoją naukę. On jest wzorem wszystkich ubogich w duchu i wszystkich błogosławionych, którzy wypełniają wolę Bożą i dają świadectwo o Jego Królestwie. Jezus mówi, jeżeli pójdziemy za Nim, znajdziemy ukojenie. Ukojenie, które Chrystus daje utrudzonym i obciążonym, to nie ulga jedynie psychologiczna czy udzielona jałmużna, ale radość ubogich, że jest im głoszona Ewangelia i są budowniczymi nowej ludzkości. To jest ukojenie, radość, którą podarowuje nam Jezus. Ona jest jedyna, wyjątkowa. Radość, którą On sam jest, którą On sam jest. Jest to orędzie dla wszystkich nas, dla wszystkich ludzi dobrej woli, do których Jezus zwraca się także i dziś w świecie, wychwalającym tych, którzy stają się bogaci i potężni. Ile razy mówimy, że chcemy być jak ten, tamten, jest bogaty, ma władzę, niczego mu nie brak. I świat wychwala tych wielkich, bez względu na to, za pomocą jakich środków, a czasem znieważając osobę ludzką i jej godność. I to obserwujemy przez wszystkie dni, pogardzani, ubodzy. I jest to przesłanie dla Kościoła, powołanego, aby żyć uczynkami miłosierdzia i głosić Ewangelię ubogim, aby być pokornymi, cichymi. Tak Pan pragnie, aby Jego Kościół taki był, czyli my. Niech Maryja, najpokorniejsza i najwspanialsza ze stworzeń, wyjedna nam od Boga mądrość serca, abyśmy umieli rozpoznawać Jego znaki w naszym życiu i uczestniczyć w tych tajemnicach, które zakryte przed pysznymi zostają objawione pokornym. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Benedicta tu mulieribus et benedictus tu venti tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, questa settimana, w tym tygodniu il Consiglio di sicurezza Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję określającą środki mające na celu stawienie czoła niszczycielskim skutkom wirusa COVID-19, w szczególności dla obszarów już dotkniętych konfliktem. Godne pochwały jest żądanie globalnego i natychmiastowego zawieszenia broni, co pozwoliłoby na zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa niezbędnego dla dostarczenia tak pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej. Niech ta decyzja będzie skutecznie i szybko wdrożona dla dobra wielu cierpiących osób. Oby ta rezolucja Rady Bezpieczeństwa stała się odważnym pierwszym krokiem w kierunku pokojowej przyszłości. Pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. W szczególności pozdrawiam Polaków. Benvenuti. Witajcie. E benedico il i błogosławię wielką pielgrzymkę rodziny Radia Maria do sanktuarium częstochowskiego, która odbędzie się w najbliższą sobotę, stulecie urodzin świętego Jana Pawła II, pod hasłem Wszystko postawiłem na Maryję. Moje błogosławieństwo dla tej pielgrzymki. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i proszę, nie zapominajcie o mnie w modlitwie. Smacznego obiadu i do widzenia. Miła niespodzianka, szczególnie dla naszej wielkiej rodziny Radia Maryja, bo Ojciec już błogosławi w tej chwili, w dzisiejszą niedzielę, naszą najbliższą pielgrzymkę w sobotę, która się odbędzie właśnie w stulecie urodzin świętego Jana Pawła II. A więc mamy też tę szczególną łaskę błogosławieństwa Ojca Świętego. Z radością tym bardziej chcemy pielgrzymować w najbliższą sobotę do Częstochowy na Jasną Górę. Dziękuję Państwu za to wspólne trwanie z Ojcem Świętym na modlitwie Aniu Pański. Wszystkim życzymy Państwu
radosnego przeżywania Dnia Pańskiego na modlitwie i we wspólnocie z najbliższymi. Żegna się z Państwem.